wchodziłabym do mojej posesji, czy ja bym tam miał bramę, czy bym otworzył, to dalsza sprawa, ale miałbym wygodę z dojazdem, także ja jestem dalej za tą drogą, ale ta droga jest dalej w planie, z tego co wiem, w budżecie miasta. Także tylko trzeba chcieć, bo ci Państwo nie chcą budować tej drogi, bo tak jest ich wygodnie. Zobaczcie Państwo, kto tutaj przychodzi. Przychodzą moi najdalsi sąsiedzi, nie ci pierwsi, nie ci środkowi, którym nie zależy, z których strony będą dojeżdżać, a tym bardziej, że gdyby dojeżdżało się od strony Totorowka, to ci, co mają teraz najgorszą działkę, mieliby najlepszą, tak jak ma Pan Pieć, który jest tam kierownikiem tej społeczności lokalnej. I po prostu on tam rządzi, ale on po prostu w tej chwili, jeżdżąc przez moją posesję, Pan Kmieć, Pani Kmieciowa mają najlepsze działki, bo mają całe działki, a wszyscy mają po pół, bo jest przecięta tą ich drogą dojazdową. Dlatego tylko oni chodzą. Ja nawet dzisiaj rozmawiałem z panem Skrzypiem, który mówi, że on by nawet wolał mieć drogę z tyłu, no ale on nie blokuje, on w ogóle nawet by wolał, żeby jeździł się z tamtej strony, bo on by sobie postawił marchewkę, miałby więcej ziemi. Dopiero jest o tym rozmowie. Zresztą powiem Państwu, bo tu była sprawa, Pani powiedziała, że są dwie sprawy, a sprawy są trzy. To jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ założyłem sprawę o zakaz przejścia, ale po tygodniu czasu zostałem jeszcze okradziony z rozpoczętej budowy ogrodzenia. Ukradziono m.in. znak graniczny, ukradziono tam, mają tam płytki chodnikowe, różne rzeczy i dzisiaj był geodeta policyjny, który tam mierzył to jeszcze raz. I okazało się, że ja jestem na trawie, że to po prostu to, co mi ukradli, to było moje. No słup graniczny, nie wiadomo, czym policja podejmie dopiero decyzję i prokurator. Moi sąsiedzi mnie rozkradli. No jeszcze przy pomocy jakiegoś jednego kościoła mam nagrania z monitoringu, ale to nie jest ważne, to nie jest sprawa o to. Ja po prostu, no nie wiem, jestem zainteresowany wykupem tego. Wiem, że Pani Kmieciowa na takich samych zasadach wykupiła swoją posesję. Ja tam prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam ludzi, płacę prawie 25 tysięcy podatków z tego budynku, z tego placu. Na tym placu dbam o ten plac i w ogóle. A po w ogóle tak, sytuacja jest taka, że Państwo z Koszarowej 4, wszystkie te bliźniaki, dostały pozwolenie na budowę nie na podstawie tego, że przylegają do mojej działki, tylko na podstawie tego, że przylegają do ulicy Koszarowej i mają dostęp do drogi. Kiedyś się wchodziło do ulicy Koszarowej, teraz są sklepy, ale są dalej przejścia i można sobie chodzić. A poza tym parkingi można mieć z przodu, bo są akurat parkingi zrobione przy Koszarowej. Proszę nie polemizować, bo nie wiem w ogóle omawianie tego tematu. No w każdym razie, gdyby Państwo chcieli, po prostu sytuacja jest taka, ja z tego co widzę teraz po pewnym czasie, po tych problemach, ja widzę, że to po prostu Państwo się odgradzają od świata, żeby pokazać, że nie ma innej drogi, że tylko ta droga jest. Co prawda swoich, jakby pokazał Pan Skrzypek, pierwszy ten mój sąsiad, nie chcę pokazać tych dokumentów, gdzie jest określona komunikacja z tym budynkiem, bo w każdym planie budynku jest określona komunikacja z tyłem posesji. Ale tego jakoś nikt nie chce pokazać, bo tam jest na trochę napisane, jak się mają komunikować, ale na pewno nie przez plac mój. Ja tu kupiłem od spółdzielni mieszkaniowej i po prostu w dobrej wierze wystąpiłem nawet razem ze swoim adwokatem do spółdzielni mieszkaniowej, żeby mi powiedział, jak to było, dlaczego mi sprzedano jakąś drogą. Wiem, że tej drogi nie ma, bo ten budynek, ja mam plan, przekazano mi ten, spółdzielnia mi w 2005 roku przekazała całą posesję. Prezesi określili mi słupy graniczne, gdzie co należy do mnie. Także wiem, co mam. Cały ten mój budynek był budowany razem z placem manewrowym i z tym wjazdem. Mało tego, mam pozwolenie ze starostwa na zagrodzenie tego wjazdu i poczyniłem tą bramę, mam tą bramę wjazdową, którą zamykam. Starostwo udzieliło mi zgody. Gdyby tam była jakaś droga, nie pozwolono mi cokolwiek zagrodzić przecież. Sąsiedzi moi na prostu otwierają sobie moje zgody i wchodzą kiedy chcą, a ja mam niedogrodzoną posesję w środku, wewnątrz, na co nie muszę mieć zezwolenia żadnego, tylko po prostu starostwo powiedział, że on sobie zagrodził kiedy chce. Dlatego, no ale dzisiaj na przykład pozwoliłem sobie pokazać, że można wyjeżdżać od stolu do Totorowka, tam jest normalnie kawał działki, gdzie kiedyś się chodziło, bo kiedyś, gdy jeszcze nie było ogrodzeń Państwa mieszkańców Koszarowej 4, ABC, tam ileś, jeździło się tam na okrągło, można było pojechać ode mnie, nic nie było ogrodzone, można było dojechać do Totorowka, chodziło się tam, iść budował dom, wjeżdżał tamtędy, także jak i sam tam chodziłem na skróty sobie,
i jest dalej ta możliwość zrobienia tego dojazdu, albo w ogóle zamiast chodzić przeze mnie, co jest bardzo uczciwe do mojej działalności dla mnie, można chodzić przez wolną działkę Skarbu Państwa, czy Urzędu Miasta i pana Bigaja, który chce nawet tą działkę sprzedać, z tego co wiem, ale pan Kieś powiedział, że 40 tysięcy to za dużo, lepiej chodzić przeze mnie za darmo. Proszę Państwa, ja dzisiaj podjechałem specjalnie, zrobiłem zdjęcie, że można podjechać z tyłu tego budynku i stanowiąc przy tym płocie, i można dalej sobie jeździć, i nie byłoby tych kolizji żadnych. No. Dalej mam jakieś zdjęcia. Śmiejecie się Państwo. Proszę Państwa, jest to trawnik, jest to plac, tam nie ma nic. Szanowni Państwo, jedna osoba mówi do mikrofonu, bardzo proszę, bo przed jednym. Niech Państwo radni obejrzą, to bardzo dobre zdjęcia. Są ścieżki. To są bardzo dobre zdjęcia. Tam jest lewo, bardzo prosimy do mikrofonu każdą wypowiedź. Może być świetna propozycja dla nas. Jest tym bardziej, że tam jest droga planowana dalej, ale tam po prostu tam ludzie chodzą, tam jest taki skrót, jest wydeptane ścieżki, są na tych zdjęciach widać. Także jest taka możliwość, tylko Państwo muszą chcieć, a Państwo po prostu nie chcą. Oni się upadli, że mają już asfaltowaną za darmo drogę i mogą tak jeździć. W każdym razie naprawdę brak woli dobrej i nie byłoby to uciążliwe dla nikogo, gdyby sobie tą drogę nawet wydeptali, tak jak przeze mnie wydeptali sobie dalej, bo kiedyś tak było. Nie wiem, ja zwróciłem się też do po prostu do spółdzielni, mam to pismo, mogę Państwu odczytać, to pani Mieczowa odczytała, że ja odczytam, co napisała spółdzielnia mieszkaniowa na pytania, co tam było, jak to było. Pan Andrzej przygoda koszerowa. W odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia wyjaśniamy, co następuje. Spółdzielnia mieszkaniowa Pomoc Kraśniku była użytkownikiem wieczystym działki ewidencyjnej 695/89 od dnia 14 lutego 1975 roku. Do chwili ustanowienia odrębnej własności wszystkich lokali użytkowych w dniu 28 lipiec 2005 na rzecz Andrzeja Przygody, Elżbiety Małżeństwo Przygoda, budynku zlokalizowanym na wyżej wymienionej działce, tym samym z mocy prawa małżeństwo przygoda stali się jedynymi użytkownikami działki numer ewidencyjny 695/89. W okresie użytkowania wieczystego na spółdzielni ciążył obowiązek utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym oraz terenów działki przez naprawy nawierzchni, sprzątanie, odśnieżanie oraz konserwację zieleni. Powyższe wykonywane były przez pracowników spółdzielni. Na podmiotowej działce urządzonych jest plac manewrowy wraz z dojazdem. Na podstawie posiadanych przez tutejszą spółdzielnię dokumentów na działce nigdy nie była wyznaczona ogólnodostępna droga publiczna. Tutejsza spółdzielnia nigdy nie wyrażała zgody na korzystanie z działki numer ewidencyjny 695/89 jako drogi dojazdowi na sąsiednich nieruchomości. Podpisał prezes Wielu. Także myślę, że to naprawdę brak tylko dobrej woli ze strony Państwa i mogliby sobie zrobić własną, nie kolidującą nikomu drogę. Tylko trzeba chcieć. Sami się podgradzali, tam wystarczy wyjąć 2 metry sztachet i można sobie zrobić przejazd z drugą stroną, tak jak mówiłem. Lepiej jakby to przeszkadzało działce Skarbu Państwa jak mojej, bo ja tam prowadzę działalność i jest to po prostu, nie wiem, wykończone zainteresowanie przez tę napastliwość. Przyjeżdża do mnie telewizja Polsat News, Dziennik Gazeta Wschodnia, różne cuda i wszyscy mnie męczą po prostu. Czy ja mogę na chwileczkę? Dziękuję. Proszę usiąść. Proszę usiąść. Panie Burmistrzu, proszę chwileczkę usiąść. Szanowni Państwo, Rada Miasta jest zapoznana ze swoim statutem i wie, jakie są reguły. One dotyczą również naszych gości. Chcę je przytoczyć. Każde wystąpienie ma prawo się odbyć, jeżeli ktoś chce zabrać głos w swojej sprawie. Statut mówi 3 osoby maksymalnie na sesji. Jedno wystąpienie informujące o temacie 5 minut, następne uzupełniające 2 minuty. Nie proponowaliście Państwu czasu w żadnym, nawet o... Mogły się pół godziny gadać, dlatego, ale wyczerpaliście w tym momencie, rozumiem, pierwsze wystąpienia. Jeszcze raz wypuszczę do głosu 2 minuty, powiedzcie, co chcecie. Nie możemy robić targowiska z tego miejsca. Bardzo proszę. Może tylko jeszcze dokończę a propos tych map, co Pani pokazała. To są jakieś mapy bezpieczące, to są mapy projektowe, jakieś koncepcje. To nie są jakieś aktualne... Proszę Panią Jadwigę o uzupełniające wystąpienie. Proszę Państwa, dokumenty, które ja przedstawiłam, to są dokumenty, gdzie było planowane osiedle i budynki usługowo-mieszkalne na tym osiedlu. Nie ma tu nic złego, oznaczenia dróg są na tych dokumentach.
Te dokumenty wszystkie znajdują się w Urzędzie Miasta, Starostwie, w archiwum. Poza tym chciałam nadmienić, że tu pan Przygoda pokazał zdjęcie, którym mamy dojeżdżać. I ja myślę, że można zrobić w ramach wyjścia na papierosa sesję poglądową, pójdziemy na ten plac do nas i wszyscy państwo zobaczą na żywo, jak to wygląda. Bo przecież to zakrawa o kpinę, żeby dojeżdżać po trawie, po cudzej posesji do swojego domu, gdzie my mieliśmy tą drogę, gdzie pan Przygoda dopiero pojawił się tam w 2005 roku jako wieczysty użytkownik, gdzie my już przez ten czas prawie 30 lat się korzystali z tego gruntu. Bo jak pan Przygoda w 2005 roku to wziął wieczyste użytkowanie, to pani Nowakowa, pan Skrzypek już 30 lat tam byli, pan Zieliński. Także my w dobrej i złej wierze mamy ten plac nawet zasiedziany, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby nie było spraw sądowych, żeby nie było niczego. Państwo jesteście w stanie to zrobić. Pani Katarzyna Piecyk, której wcześniej mówiła o tych gruntach, które są w wieczystym użytkowaniu. I powiedziała między innymi takie zdanie, że po to się oddaje grunt w wieczyste użytkowanie, żeby mieć nad nim pieczę. Pieczę. I myślę, że tą pieczę, którą Urząd Miasta sprawuje nad tymi gruntami, możecie państwo wykorzystać, żeby wydzielić te 34 metry za 3,20 na drogę dla wszystkich i dla pana Przygody i dla nas. Nadmieniam, że przez czas korzystania z drogi, czy pan Przygoda jak wynajmował, czy jak został właścicielem i my to tam jesteśmy, nigdy nikt nikomu wjazdu nie zastawiał. Nie było z tego tytułu interwencji, aby raz, to już jest po sesji, to było parę miesięcy temu, pan Przygoda w lutym, zamknął bramę i puścił mnie do pracy, więc przyjechała policja, przyszedł nasz adwokat i negocjowali otwarcie bramy z panem Przygodą, bo ja nawet tam nie poszłam rozmawiać. Także bardzo proszę państwa, konflikt jest dosyć duży, sami państwo widzicie propozycję dojazdu po trawie, po czyjejś działce, po placu spółdzielni, po placu Urzędu Miasta, no to jest kpina po prostu, pan Przygoda kpi. Tak jak zakpił na sprawie sądowej, gdzie powiedział, że najpierw postawiliśmy budynki, a potem dobudowaliśmy te garaże. Nadmieniam, że garaże są integralną częścią budynku, znajdują się w ziemi, natomiast budynek jest nad ziemią. Także myślę, że tutaj pan Przygoda chyba kpi z nas wszystkich i nie myślę, że prawem targulowym należała się droga jednemu człowiekowi, a nie nam wszystkim. Bardzo proszę państwa, naprawdę o zajęcie jakiegoś stanowiska. Dziękuję. Czy pan Przygoda jako adwersarz chce zabrać głos w swojej sprawie jeszcze? Bardzo proszę. Teraz chciałbym tylko powiedzieć, że ja mam po prostu planie zagospodarowania przestrzennego, zupełnie inną działalność. To są grunty komercyjne, są inaczej przeznaczone. Ja potrzebuję na każdy metr powierzchni sklepu, potrzebuję ileś miejsc parkingowych, potrzebuję plac nawrotowy i to po prostu cały ten parking mój jest taką integralną częścią tego budynku. Jak to bym odstąpił chociaż, nie wiem, 20 metrów kwadratowych, to moja działalność nie może być spełniona, bo nie spełniam warunków tych. Poza tym nie można łączyć z tego, co pisze w planie zagospodarowania przestrzennego, łączyć działek oznaczonych tam mieszkalnictwo z komercją, a państwo tego żądają. Także ja oddając kawałek gruntu, jestem pozbawiony całkiem działalności, mogę się wyłączyć i zburzyć budynek. Dziękuję. Przepraszam za chwilę. Szanowni państwo, pani radni, proszę poczekać. Sprawa jest na pewno bardziej trudna dla wszystkich stron i nie bardzo wrażliwa dla nas wszystkich. Obiektywnie, jak tylko możemy, nie możemy oceniać jako rada żadnej ze stron bez w zasadzie poznania dogłębnie całej sprawy. Natomiast to po pierwsze, po drugie, sama pani Liga nam powiedziała, w tej chwili jeszcze wynika z państwa pisma, że sprawa jest w sądzie. Na moją wiedzę, że sprawa jest w instancji wyższej, a rada miasta jest niestety uzależniona od wyroków sądowych. Pytam pana mecenasa, czy mamy w ogóle prawo tym się zajmować. Na pewno powinniśmy wysłuchać, na pewno powinniśmy to wziąć to wszystko pod uwagę, ale czy możemy w ogóle tym tematem się zajmować? Panie przewodniczący, szanowni państwo, w mojej ocenie jest to typowy spór sąsiedzki, co już miałem wcześniej okazję powiedzieć na komisji, ponieważ ten temat już był przerabiany. W mojej ocenie w sytuacji, jeśli sprawa jest w sądzie, są tutaj dwie strony tego konfliktu. W związku z tym ona swój finał powinna znaleźć w sądzie, a nie w Radzie Miejskiej, która w mojej ocenie nie ma kompetencji do tego, żeby móc na przykład postanowić służebność drogi koniecznej, bądź też sprawić, żeby na tej części spornej gruntu zostało stwierdzone zasiedzenie. Zatem tak naprawdę zabieranie głosu i dyskutowanie być może zostanie, mogłoby zostać odebrane z racji tego, że posiedzenia Rady są publiczne. Mogłoby być również odebrane jako próba, nieuprawniona próba wpływania na wyrok sądu. Ma możliwość sprzedawania jako trzeci głos, bo tyle mogę dopuścić. W moich wnioskach nie zważa się jako pierwszy pan
Proszę, proszę się przedstawić, no. Pan pierwszy policjant, ja do góry. Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę bardzo. Sprawa nie byłaby w sądzie, gdyby rok temu, ja tutaj byłem w tym właśnie październiku, kiedy była sesja, wtedy zajęto by się tą sprawą, nie drążylibyśmy dalej. A jak daleko pójdziemy? On pójdziemy bardzo daleko, bo my nie mamy wyjścia. My musimy mieć dojazd. Tak proste, jak to, co mówię. Musimy mieć dojazd. To, że pan Andrzej sobie tam chce, ma jakieś plany i tak dalej na rozwój, na robienie sobie biznesu, niech Bozia pomoże. Ja mu życzę jak najlepiej. Ale co z nami? My musimy mieć drogę. Mnie aż tak specjalnie nie interesuje, jakie on obroty będzie robił, jaki biznes i co tam jemu potrzeba, aż tak długo, dopóki ja drogi, dojście, ja muszę mieć dojście. Muszę. Koniec. I tu nie ma co gadać. Musimy. Teraz, jeżeli miasto ma ochotę wyskoczyć z kasy, poświęcić pieniędzmi i wybudować nam wiadukt na przykład, żebyśmy się tam dostali, bo pan Andrzej musi robić biznes, więc może miasto nam wybuduje, nie wiem, czy wiadukt, czy tunele, czy cokolwiek, niech wyskoczy z portfela i niech nam to zrobi. Nam jest wszystko jedno. Ta droga zawsze była, a dojazd musimy mieć. Musimy mieć dojazd. Nie da się żyć inaczej. To jest po prostu niemożliwe. I mnie i nas osobiście nie interesuje, jaki kto będzie robił biznes, bo sklepów za czasów socjalistycznych tam było no kilka, każdy pamięta, ja myślę, że wszyscy pamiętają. Masa samochodów podjeżdżała, dostawczych różnego kalibru i myśmy na mapie widać, że to jest droga. No trzeba być, nie wiem, ślepym, czy udawać, czy patrzeć w drugą stronę, odwracać głowę. Tam jest droga dojazdowa, zresztą KDW, ja byłem u pana, może bez nazwisk, ale pokój 208, u kompetentnej osoby, z pierwszym pytaniem, proszę mi to, jako najbardziej kompetentna osoba, proszę mi rozszyfrować to KDW, nie potrafię dokładnie, ale tam jest na mapach. To jest DW, droga wewnętrzna dojazdowa. Nie planowana, to jest stara, to są stare plany. Ja sobie tego w piwnicy na Kowadle nie narysowałem. To są plany. Pytano mnie, skąd ja te plany mam. Ten pan nawet nie wiedział, nie wie, lewa ręka co prawa robi, sam mi przysłał, żeby było śmieszniej. Także mamy, była droga, plus jest to od kilku dziesiątków lat, 40-50, w krótkich majtkach tam latałem, bawiliśmy się, żuki wjeżdżały, warzywniak był, obuwniczy był, kawiarnia była, kwiaciarnia, wszystko było i z nikim nie było problemu. Z nikim! Ja nie przypominam sobie ani jednego razu, żebyśmy się z sąsiadami cokolwiek poróżnili. I no jak nie było? Ja jeszcze raz powtórzę. Warzywniczy, kawiarnia, obuwniczy i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś nie słyszy. Nie było ani... I plac manewrowy na tyle interesów był wystarczająco duży do manewrowania. Nie było najmniejszego problemu. Proszę Państwa, my naprawdę nie możemy ustąpić. To nie jest jakaś chęć czegoś większego, żebyśmy... My to musimy mieć, kropka. Żeby to nie wiem gdzie poszło, to my to musimy mieć. Nie musi być to. Niech będzie co innego, ale my musimy mieć dojazd. Tylko że teraz normalnie, logicznie myśląc, ma miasto pieniędzy na tyle, żeby śmiecić nimi? No zaraz, to nasze pieniądze też, tak? No jak to tak? Bo pan tutaj jeden indywidualny, bo gdzieś tam synowi, czy biznesy, czy to ludzi. Tak nie można. Tam mieszka paręnaście osób, kilka rodzin i gdzieś ktoś na internecie mądry bardzo napisał, niech se kominem wchodzą. No ludzie, no przecież tu siedzą głowy, prawda? Nie można nas tak kopnąć, lewą nogą zostawić, bo ktoś sobie chce biznes robić. A ta droga była i plany są, że było. No Jezu, ile trzeba czy w ilu językach mówić? Są symbole drogi. Czym się różni, nawet patrząc na mapę, gdyby nie było symbolu, przecież widać, że to jest wjazd do jakiejś tam posesji. Skoro mamy te pozwolenia, wybudowaliśmy te domy, mieszkamy, to też nam, nie chciałbym zbaczać z tematu, to nie było tak, że o, wujek z Ameryki dał i wszystko było dobrze, nagle jeden pan chce wszystko.
No to jeżeli to tak jest i osobiście kupuję prywatne, przepraszam, społeczne, dojazdowe, publiczne drogi, to poproszę, czy ja mogę kupić koszarową? Ja bym sobie kupił kawałek koszarowej od miasta i postawił szlaban, brał myto za to. No nie no, tak, dobra, już koniec, nie będę się rozmawiał dalej, ale jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Jeżeli jest brama, my się chętnie do tej bramy dołożymy finansowo. Chłop wybudował bramę, pijactwo i tak dalej się schodzi. Może i dobrze. Niech będzie, żeby tam dziadostwa nie było. Jestem za. Tylko że my musimy tamtędy przechodzić. To nie jest prywatna droga, posesja, działka. To była droga. I teraz, co będzie, idę sobie w nocy, co będzie w wypadku pożaru na przykład. Gdzieś tam z tyłu. Zasłabnięcia. Ambulans, straż pożarna, brama stalowa, porządna, zamknięta na cztery spusty. I co? I co my mamy zrobić? Ani wejść, ani, no mówię, pożar. Gdzie jest straż pożarna? Ja też mieszkam w kraju takim, no, o innej chyba cywilizacji, gdzie przedstawiciel straży pożarnej i ambulansy to samo, pomoc medyczna, to po prostu wszedłby i powiedział, weto, tak nie może być. Tak róbcie, żeby było. Tylko ja mówię, po co śmiecić pieniędzmi, na miłość boską? Są inne dziury do zatkania. Widzę, że miasto naprawdę nie jest jakim bogatym i żeby śmiecić pieniędzmi. My drogę mieliśmy. To już było, to jest, niech ono będzie. I tyle. Zero inwestycji ze strony miasta. No nie wiem, jak na wypadek pożaru, czy problem, co my mamy zrobić wtedy? A załóżmy, właściciel klucza od bramy jest na nartach na długim weekendzie w górach, gdzieś tam, no i co? I co, staranować tą bramę? No bo ja nie wiem, no to ludzie, to trzeba coś, to my nie przestaniemy, my nie możemy przestać. My będziemy tyle walczyć, aż będziemy mówić, niech to nie chodzi nam o miedzę, o hektary, o nie wiadomo co. Nam chodzi o rzecz, która musi być. Po to tu Państwo jesteście, żeby to pomóc rozwiązać. Jestem za tym, żeby nie wydawać pieniędzy dużych na jakieś nie wiadomo co, kiedy droga była, jest i powinna być i tyle. Dziękuję bardzo. Pan Wocel, jedna wypowiedź. I na tym kończymy z Państwa strony wystąpienia. Dowiedzieliśmy się prawdopodobnie wszystko. Przykro mi bardzo, panowie byli wcześniej. Chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz. Ja wystąpiłem z pismem o zakaz przejścia. Zaproponowałem Państwu, że do czasu po prostu wybudowania tej drogi, nie wiem z której strony, bo można i od koszarowej też przez Pana skrzypka, można od tyłu wywalić te przęsła i też jeździć, ale po prostu zaproponowałem coś takiego, że chciałem tam przykładowo za przysłowiową złotówkę rocznie, żeby to po prostu na piśmie umowę z nimi spisać, że do czasu zrobienia tej drogi ja im dam te klucze i pozwolę jeździć. Także coś takiego zostało odrzucone. Nikt do mnie nie przyszedł do tej pory. Przybyli, no wszystko było, była telewizja, była prasa, chodzą Państwo do urzędu miasta, ale do mnie nikt nie przyszedł. A ja chciałem to zrobić. Teraz nie wiem, bo ja w międzyczasie zostałem okradziony na swojej działce przez sąsiadów właśnie i teraz trudno mi wyrazić na to zgodę. Ale jestem gotowy nawet takie coś zrobić i to przedłużać na przykład co rok, że do momentu zrobienia tej drogi jestem w stanie. Z tym, że trzeba było to określić, którzy sąsiedzi, bo kiedyś było ich troje czy czworo, w tej chwili jest tam, są lokatorzy, różni najemcy, określić komu co i jestem gotowy dać klucze. Także byłem gotowy podpisać taką umowę i jestem na to. Dziękujemy. Jak powiedziałem, jest to ostatnia wypowiedź w kwestii strony stron zainteresowanych. Czy ze służby miasta ktoś chce zabrać w tej sprawie? Panie Przewodniczący, mnie nie wolno. Dzisiaj już nie, ponieważ przykro mi bardzo, było wszystkie możliwe głosy, które regulamin przewiduje, zostały wykorzystane. Przepraszam najmocniej. Ja dopiero za porządek i niestety muszę go pilnować. Jeżeli Urząd Miasta w tej sprawie w tym momencie nie chce zabrać głosu, dopuszczam do pana zebranego, który w tym temacie chce się wypowiedzieć. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dosłownie jedno zdanie tylko jeszcze. Ponieważ, żeby nie powstało mylne wrażenie, zawsze istnieje coś takiego, obydwie strony są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, zatem ci profesjonalni pełnomocnicy na pewno doskonale zdają sobie z tego sprawę, ale sytuacja, o której było mówione wcześniej, czyli możliwość na przykład zamknięcia bramy i wyjazdu na narty, jest sytuacją czysto wirtualną.
z tego, w mojej ocenie, z tego względu, że istnieje coś takiego jak możliwość zabezpieczenia powództwa. Możliwość zabezpieczenia powództwa powoduje to, że droga, którą poruszają się osoby, które chcą się daną drogą poruszać, za zgodą sądu, nawet do czasu rozstrzygnięcia, będą się mogły poruszać. Więc nie może dojść do takiej sytuacji, zawsze ocenia to oczywiście sąd, ale nie może i mało prawdopodobne jest do sytuacji takiej, żeby ta droga została zupełnie zamknięta. Odnosząc się co do drugiej kwestii, tak analizując powiedzmy dyskusję stron tutaj, ja myślę, że to są przypominam jeszcze taką kwestię, że zawsze w toku postępowania możliwe jest zawarcie ugody. Tylko tą ugodę trzeba po prostu wypracować, wygadać i ustalić odpowiednie warunki. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Poniżanej władzy nie jesteśmy, żeby tę sprawę dzisiaj rozstrzygnąć. W żadnym wypadku. Panie Przewodniczący, jedno słowo, może radni by coś powiedzieli, bo posłuchali się, przepraszam. Radni to powiedzieć, bardzo proszę. Tadeusz Członka, jako drugi Jarosław, to powiedzieć. Wysoka Rado, mamy do czynienia z typowym konfliktem społecznym i jako przedstawiciele społeczeństwa musimy kwestii się przyjrzeć. Na moją ocenę, na dzień dzisiejszy Rada, cóż może, szanując prawo, zrobić? Bo tu Państwo mówią, że Rada powinna zrobić coś. Co możemy? Hipotetycznie, gdyby nawet chcieć, to w ramach ustawy moglibyśmy skierować do burmistrza uchwałę o zmianach, o dokonanie zmian w planie, prawda? Moglibyśmy to zrobić, ale teraz problem taki. Ta nasza uchwała, burmistrz, nawet gdyby zorganizował przetarg, wybrał biuro, to biuro tej drogi na tej działce prywatnej wcale nie musiałoby wrysować, bo plan podlega uzgodnieniu. Więc zwracam się do Państwa, którzy macie problem z dojazdu, będąc w własnych lokali, z taką prośbą, żebyście zrozumieli, że nasze możliwości jako radnych są bardzo mocno ograniczone w tej materii. I my nie możemy ani burmistrzowi, ani tym bardziej przygodzie właścicielowi czegokolwiek nakazać. To jest rzecz pierwsza. Także znamy ten problem. Prawda jest taka, że no, do każdego domu musi być dojazd i to Pan dobrze mówi, że jest straż, pogotowie. Prawda jest taka, że przez wiele lat Państwo tamtędy chodziliście, natomiast, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy liczy się aktualny stan prawny. Tam była kiedyś rysowana droga, później jej nie było, później znowu była, później znowu nie było, ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia dla oceny prawnej dzisiejszego stanu. Na dzisiaj tam drogi w planie nie ma. I żeby ją tam wrysować, żeby podjąć decyzję, załóżmy, o wywłaszczeniu i tak dalej, bo Państwo w tym kierunku wnioskujecie do nas, to bardzo, bardzo daleka procedura z niewiadomym w konsekwencji skutkiem. Ja teraz myślę tak, że zgłaszam zresztą taki oficjalny wniosek, żeby Rada zwróciła się do Pana Burmistrza jako gospodarza miasta z prośbą i apelem o podjęcie się roli mediatora w kompromisowym i ugodowym załatwieniu sporu, bo jeśli Państwo są w sporze sądowym, już, my, nim cokolwiek byśmy chcieli zrobić nawet, to i tak wcześniej rozstrzygnie to sąd. No, tak jak Pan Mecenas mówił, nie powinniśmy podejmować decyzji w momencie,
kiedy kwestia jest w sądzie sporna. Wychodzi przed orzeczenie sądu. Więc ja myślę, że pan burmistrz przy posiłkowaniu się wiedzą pana mecenasa może obie strony przekonać, że wojna nikomu nie służy, że tak naprawdę trzeba się dogadać, bo czasami nawet przed sądem odniesione zwycięstwo okazuje się pyrrusowe. Jeśli pan Andrzej, czy Andrzej po prostu, podtrzymuje taką deklarację, że jest gotów państwu tę drogę udostępniać do jakiegoś czasu, nie wiem, rozstrzygnięcia przez sąd, wybudowania drogi i tak dalej, no to trzeba, to jest jakieś światełko w tunelu do poważnej rozmowy na temat kompromisowego, ugodowego rozstrzygnięcia tego sąsiedzkiego sporu, a spór dotyczy własności i on podlega głównie rozstrzygnięciu sądu, a nie Rady Miasta. Rada Miasta takie kompetencje ma w wyjątkowych okolicznościach. Więc ja składam wniosek, żeby Rada dzisiaj po wysłuchaniu obu stron, widząc, że jest to konflikt społeczny, że racje jednej i drugiej strony, każda strona ma swoje racje, o tak bym powiedział, i że strony muszą albo poczekać na rozstrzygnięcie sądu, albo się, co byłoby lepsze dla wszystkich, dogadać. Była droga, później jej nie było, później kupił to przygoda. On ma swoje racje, jak tu słyszeliśmy, państwo macie swoje i z pewnością państwo powinniście mieć dojazd do swoich posesji. To jest oczywistość, ale jak to załatwić zgodnie z prawem? Jeśli się nie dogadacie, to musi rozstrzygnąć. Dziękuję panu radnemu. Od ręki zapytam się, że w imieniu wszystkich pana mecenasa, czy taki typ rozstrzygania sprawy, czy tego typu działanie z naszej strony jest zasadne, jeżeli chodzi o paragrafy? Uważam, że absolutnie nie. Ustawa o samorządzie gminnym nie daje podstaw do podejmowania tego typu uchwał, który mogłaby zobowiązywać burmistrza do podejmowania się roli mediatora. Poza tym, no, skoro strony reprezentowane są przez dwóch pełnomocników, to proszę państwa, to są osoby przede wszystkim odpowiedzialne za to, żeby wypracować kompromis, a nie burmistrz. No, burmistrz jest włodarzem, jest zarządcą wszystkich nieruchomości, zatem proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby w każdej sprawie, w której dochodzi do sporu sąsiedzkiego, burmistrz miałby się podejmować roli rozjemcy. Nie widzę takiej podstawy, nie ma takiego trybu. Do sporu by nie doszło, gdybyście państwo pilnowali papierów, bo było też ze strony Urzędu Miasta. Pan Wocem, Rady Burmistrza. Całkowicie nie zgadzam się z opinią pana mecenasa, który nieuważnie mnie słucha. Nie wnosiłem o podjęcie uchwały, tylko przyjęcie wniosku, a to jest możliwe zgodnie z ustawą, nie ma żadnych po temu przeciwwskazań formalno-prawnych, żeby Rada wyraziła swoje stanowisko, czy prośbę, czy wniosek do burmistrza. Tak czyniliśmy wielokroć i nie kwestionowali tego żadni radcowie z doktoratami także. Dziękuję. Radny Jarosław Toporowski, proszę. Szanowni Państwo, wstępnie miałem przedstawić jakieś swoje pomysły na rozwiązanie tego sporu, ale dla radnych równie znamienne jak prawo dla prawników są odczucia mieszkańców, dlatego chciałbym, żeby pan może Andrzej Gmyć zabrał głos zamiast mnie. Dopowiem jeszcze dwa zdania, że nie zgodzę się tutaj z tym, co zostało powiedziane, że nikt z radnych, bo oprócz mnie to też wiem, że inni radni, oczywiście nawet dzisiaj przed Urzędem Stanu Cywilnego słyszałem, że wiadomo, że ja wychowałem się w tych rejonach, że ja tam byłem,
wysłuchiwałem się i oprócz monitorowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego jako radni wiele więcej nie możemy zrobić. Dlatego prośba moja do wszystkich Państwa o ostudzenie emocji, bo awantura z Kraśnikiem i mediami w tle nikomu się nie przysłuży, a proszę o zachowanie argumentów i energii dla sądu. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy z Państwa radnych jeszcze ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Nie? Wobec tego mamy złożony wniosek przez radnego Tadeusza Szłonkę. Proszę o chwilę cierpliwości. Pan radca pochyla się nad statutem naszym. 5 minut przerwy na uskutecznienie emocji. Natomiast na pewno ten temat zamykamy.